Wieści z domu Golców to nie były plotki. Wyprowadził się, Edyta potwierdziła. W domu Edyty i Łukasza Golców od października zajdą niemałe zmiany. Otóż, ich syn Bartłomiej wkracza na nową ścieżkę życiową i powoli się usamodzielnia. Z profilu instagramowego jego mamy dowiadujemy się, że właśnie wyprowadził się na studia. Syn Edyty i Łukasza Golców wyprowadził się z domu. Edyta i Łukasz Golcowie należą do tego grona osób znanych, które raczej nie epatują życiem prywatnym. Również swoje dzieci od zawsze chronili przed mediami. Kiedy jednak syn skończył 18 lat, dumna mama nie mogła się oprzeć i opublikowała zdjęcie ze swoim pierworodnym. Teraz nadeszła kolejna wielka zmiana w ich życiu rodzinnym. Otóż, Bartłomiej, bo tak ma na imię syn Edyty i Łukasza Golców, wyprowadza się z domu. Nie robi tego jednak bez kozery. Otóż, chłopak dostał się na studia i to one są powodem wyjazdu z rodzinnej miejscowości. Wprawdzie Edyta Golec nie zdradziła, jaki kierunek wybrał i w jakim mieście będzie studiował, jednak pokazała, jak pomaga mu w przeprowadzce. Otóż, wybrała się razem z Bartłomiejem do sklepu, by zaopatrzyć go w potrzebne rzeczy do nowego domu. Edyta Golec o swoim małżeństwie. Z wszystkich członków rodziny Golców to właśnie Edyta najwięcej udziela się w mediach. Podczas odbywającego się w maju Polsat Superhit Festival nasz reporter miał okazję z nią porozmawiać i podpytać o receptę na szczęśliwy związek, który trwa już od lat. Okazuje się, że jest ona bardzo prosta, oboje dają sobie po prostu przestrzeń i nie spędzają ze sobą każdej wolnej chwili. Edyta Golec wyznała nam wówczas również, że nie obawia się zdrady. Mąż jeszcze nigdy mi nie dał powodów do zazdrości. Gdyby miało do czegoś dojść, pewnie by już dawno do tego doszło, do jakiejś zdrady. Ale myślę, że to wspólne zaufanie, które nas łączy już jako małżeństwo ze stażem 23-letnim, myślę, że jest ugruntowane. Ja nawet się cieszę, że oni są nadal atrakcyjni i kobiety na nich zwracają uwagę. Nie dajemy sobie żadnych powodów do zazdrości, więc tutaj na tym polu ufamy sobie bardzo i nie ma takiej możliwości, żeby jedno mrugnięcie kogoś coś zawaliło, powiedziała nam.